Halo, halo, widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Minecraft Dev Swap. Ostatnio ten tryb mi bardzo, ale to bardzo siedzi. Rywalizacja w ten sposób jest naprawdę czymś mega fajnym w Minecrafcie. I w dzisiejszym odcinku zmierzę się wraz z Jagiełem. U niego był odcinek już jakiś czas temu, w sensie nie wiem dokładnie kiedy wrzucę ten film. Nagrywamy go od razu po tamtym odcinku i to jest rewanż. Więc jeżeli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to zachęcam do tego, żeby wbić do Jagieła i zobaczyć, kto tam wygrał. A w dzisiejszym odcinku rewanż, zobaczymy kto tym razem będzie lepszy. Dobra, dobra, jadymy. Halo, startujemy. Kurczę, rozwalam cię. Dobra, zobaczymy. Sprawdź, czy nagrywasz na pewno, bo ja wtedy ci powiedziałem, czy ty na pewno nagrywasz, że się okazało, że ja nie nagrywam. Mamy tak, kolejne podejście. 17 sekunda, także... 17 jadę. U ciebie, tak? U mnie jest 20. Dobrze, jest bardzo dobrze. Mucimy się teraz. Teraz no, pokażę klasę. Dobra, a wykorzystam ten moment dla widzów, aby poprosić was o to, żebyście zostawili łapkę w górę, ponieważ jeżeli zostawicie łapkę w górę, to mam większe szanse na to, żeby wygrać z Mateuszem i wiecie, jeżeli wydacie łapkę w górę, to już w ogóle nie ma szans, ale jak nie dacie łapki w górę, to i tak nie ma szans, więc w sumie zostawcie łapkę w górę, jak mnie lubicie. Co znalazłeś? Nie powiem. Ogólnie to ten biom jest tragiczny. Skok. O, dobra, widzę coś, co mi może bardzo pomóc. Pytanie, czy ty już tam przypadkiem nie jesteś? Ale wydaje mi się, że nie. Ja już jestem w paru miejscach. Ale, dobra, nie chcesz mi mówić, co znalazłeś, to nie. Iglo znalazłeś, dobrze, super. A tam coś w iglo było? Właśnie, bo ja nie wiem, czy nie. Tych... No, powiem, było. Okej. Okay. Co nieco. Achievementy już, wiesz, są użyte, także nie wiesz co i jak, co jest 5. To prawda. Nie będę ukrywał. Jest to lekkie utrudnienie. Dobra, pyk. 4. Co to ma być? Dobra, to się może przydać. Gdzie on jest? Halo? Powiem ci, dobra, czasu jest jeszcze mnóstwo. Czarne złoto, gdzie jesteś? Czarne złoto? Jakie czarne złoto? Nie powiem. No węgiel przecież, no. Aha, o kurde. No to bardziej czarny diament. Chłop ze Śląska i nie wie... No to czarny diament. Przecież z węgla się później diamenty robi. Co się z węgla powstają diamenty. Jezu, ja teraz nie znajdę tego miejsca, nie gadajcie. Pyk. Dobra, jest, mam. Pyk. I teraz tak mamy czas na tak chwilę jakąś na zebranie... tego. Jeszcze jakieś 2 minuty, kurde bele. 2 minuty? Tak, no 2,5 dokładnie. Ale dobra, no ja nie mam jakoś tutaj wybitnej sytuacji. Dobra, teraz tak. Dobra, czemu? Ale jeśli chodzi o jedzenie, to mam super sytuację. O jedzenie? To koks. Ale mam tragiczną sytuację, jeśli chodzi o żelazo, bo nie mam go w ogóle. Nie mam jedną deskalkacji. Co masz? Jeden do skakacji. Pierunie. I jeszcze to jest nam potrzebne. A jeszcze nam będzie potrzebne to. Dobra. Teraz tak. Dobra. To nam jest jedno potrzebne. Mamy niecałe 2 minuty. To jest niewiele na to, co ja muszę zrobić. To. Jedno szybko. Nie zraćmy czasu. Traćmy czasu i od razu róbmy, zbierajmy to. To możemy wyrzucić, to jest nam niepotrzebne. Dobra, teraz tak. Dobra, no pierwsza pułapka jak zwykle tradycyjnie będzie raczej mocno średnia. No akurat ale wiem co jeszcze. Ciężko jest za pierwszą pułapkę, żeby była jakaś rewelacyjna. Dobra, tutaj są wilki. Dobra, już widzę co zrobimy. Masz pomysł na pułapeczkę? Tak, mam pomysł. Ja chcę przeszukać tutaj, bo znalazłem wioskę ogólnie i chcę ją przeszukać tak, żebyś ty tutaj jakbyś przyszedł, to żebyś tutaj nic z niej nie miał. Dobra, nic więcej sobie nie pozwolimy, nie zdążymy nawet. To zrobimy... Dobra. Okay, ja mam jakiś pomysł może. Ja też mam pomysł. Kurde, ile zostało? 30 sekund, niedobrze. Kurczę, ale czy ja zdążę?
Dobra, zdążę. Dobra, no dziwna strasznie pułapka, którą ja tutaj chcę zrobić. Myślę, że mi ten lód zamarznie teraz, nie? To by były jaja, jak berety. Co jest grane? Dobra, jest, pięknie, mamy to. Dobra, tu. I teraz tak, to robimy w ten sposób. O kurde, co mi się tak stało? Co teraz jest? Próbujemy go zaskoczyć. Tu. Ej, stary! Co jest? Dobra, jesteś gotowy? No. 3, 2. Dobra, ty jesteś przygotowany, gościu. A ja jesteś przygotowany. Dobra. Łatwo. Ach. Dobra, ty jesteś przygotowany, gościu. A ja jesteś przygotowany. Dobra. Łatwo. Ach. Dobra. To było. Ja swoją sobie bardzo łatwo poradziłem. No bo ja. Co jest? Mi się stary psuje to wszystko, co ja tutaj mam. Miałeś pochodnie? Miałem pochodnie, ale na przykład tam, co mi się coś zepsuło, że postawiłem drzwi i one mi znikły nagle. A teraz chciałem postawić coś i też mi znikło i kurde, nie wiem, powalone to jest. No ale dobra, udało się przeżyć pierwszą pułapkę, to jest najważniejsze. Teraz może się skupić na jakichś większych kalibrach w sumie. Pomysł miałem dobry. Dobra. Gorsze. Teraz mam pomysł na coś, co się totalnie zdetronizuje już, tak w sensie, że... Dobrze. To sobie muszę tylko jedzonko jakieś ogarnąć, bo... Czy my jesteśmy na pokojowym, Filipie? Bo mi jedzenie nie schodzi. O kurde, możemy być. Możemy być. Czyli błąd serwera, już naprawione. Ale było sprawiedliwie. Dobra. Ale faktycznie nie zauważyłem tego. Bo ja tak miałem wrażenie, że cały czas... Dobra, jest koks. Spróbujemy zrobić coś, na co na pewno nie jest przygotowany. No jestem w 300% pewny, że nie jest przygotowany na tą pułapkę. Czyli potrzebuje diamenty, okej. Okay. Nie, akurat nie. Czekajcie, czy to się... Tak, dobra. I tu potrzebne nam jest jeszcze to. Miecz zrobiłeś. Po co? Jaki miecz? No tak mi pokazało, że miecz zrobiłeś. Dobra, jest. Działa. O kurde. Co jest? Ja jestem troszkę w dupie jestem. O kurde, nie działają mi dynamicznie światła. To był test, widzowie, także ty mi się nie sugerujcie, co tam sobie stworzyłem. Tutaj widzę raz i dwa. Tu musi być blok. Dobra. I teraz tak, mamy jeszcze parę minut, więc spróbujmy coś, jakieś żywność ogarnąć. Bo na dwóch marchewkach to nie ujedziemy. Czekajcie, co by tutaj można było? Kurczę, wiecie, jaki jest problem? Ja bym to musiał zrobić troszkę inaczej, szybko drewno. Halo, Filipie, jak ci idzie? Kurde, no nie, moja pułapka się wysadziła. Nie. Na pana Klipcia też jestem przygotowany, spokojnie. Dobra, no to co, ryzyk fizyk. Będziesz się budował do góry, czuję to. Ale na water skillę też jestem przygotowany. Ryzyk fizyk, kurde, ile czasu zostało? 2 minuty. Niewiele, bardzo niewiele. Dobra. Zrobimy sobie tak, siup. Nie wiem, czy to tak można działać, ale muszę spróbować, czy ja tak mogę zrobić. Okej, ja słyszę tutaj pewną... Dobra, dostaję się. Pewną rzecz słyszę, która może być fajną pułapką, ale... Pewną rzecz. Kurczę! Ale jest kaszana. Zostało z 1,5 minuty. Mianowicie problem wygląda tak, że... Kurde, bele. Mam problem. Jaki problem masz? Mogę nie przeżyć twojej pułapki przez to. Mianowicie... A dobra, nie powiem ci. A jak umrzemy obydwaj? No, to jest remis. Dobra.
Dobra, ile zostało? Ile zostało czasu? Wiecie co, ja dla pewności, nie wiem czy tak można zrobić, ale ja to... No nie, druga moja papka się wysadziła! Próbuję to zrobić. Próbuję, ale zobaczymy czy to zniknie, czy nie zniknie. Dobra, straciłem mnóstwo czasu, nie mam pułapki. Dobra, ja... Jasny gwint. Jasny gwint. Dobra. To jest nam potrzebne. I dobra, i czekamy teraz, czekamy. Aż pan Filip... Pan Filip tam sobie... Ogarnie. Pułapeczkę i zostało ile? Dostały ostatnie sekundy, nie? No, ostatnie. Dobra, to czekamy, dobra. Jak to nie wyjdzie, to się będę w ciężkim szoku. Ale odwaliłem kaszanę, nie no! Panie Jezuito! Ale odwaliłem kaszanę! Ty, ale co jest? A ja się zrespiłem totalnie w lawie. Bo ja mam ciemny ekran, ja nie wiem gdzie ja jestem w ogóle. No jesteś w obsydianie, kolego. Aha! No czyli remis. No remis. Ja w ogóle się zrespiłem totalnie w lawie i już umarłem, nawet nie miałem czasu reakcji. Co jest grane? Dobra, czyli jednak obsydian był robiony. Okej, bo ja nic nie widziałem po prostu, czarny ekran, nawet nie byłem w stanie zorientować się w czym jestem. Okej, czyli... Remisik, czyli ciągniemy to dalej. Czyli będzie kolejny odcinek, który będzie kolejny rewanż. No dobra. Ale kurczę, ta lawa, no to nie ma w ogóle. Zrespiłem się totalnie w tym. No bo to tak zrobiłem, żebyś tam się zrespił, już za bardzo nie miał co zrobić. No ale dobra, nieważne. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z takiej rywalizacji właśnie między mną i Mateuszem, no i sprawdzimy, kto będzie lepszy. No to koniecznie łapka w górę. Widzimy się na tym odcinku już jutro o godzinie 19:19. No i pozdro. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.